Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Każdy mecz jest ważny, bo za chwilę będzie Puchar Polski, który też chcemy przejść. Za chwilę będzie Wisła Płock. Ja uważam, jest bardzo ważny, bo derby. Naturalnie to, co mówiłem, że musimy zacząć punktować, też bardzo ważne. No ale na tym meczu się nie kończą rozgrywki, bo żeby wypaść w tych rozgrywkach, to trzeba zrobić wiele, wiele więcej punktów. No i przede wszystkim, żeby zrealizować cel, który sobie założyliśmy przed rozgrywkami. I dlatego ja uważam, że w realizacji tego celu potrzebne są nam punkty w kolejnych meczach. Także na pewno zawsze mówimy, że najbliższy mecz jest najważniejszy i dlatego skupiamy się na Miedzi. No i tyle. No nie, no myślę, że Miedź to nie Forsel. Na pewno jest to zawodnik, który ma doskonałe uderzenie z dwóch nóg, ale to są inni rutynowani, ograni zawodnicy. Zawodnicy, którzy mają wieloletnie występy w Ekstraklasie. Ale jak zwykle ja się skupiam na moim zespole, bo ja uważam, że jeżeli my zagramy, wrócimy do porządku i ustawienia z meczu z Piastem Gliwice czy z wyjazdowego meczu z Jagiellonią, to mamy bardzo dużo, dużo atutów, które nam mogą przynieść korzystny rezultat. Natomiast naturalnie analizujemy, zresztą nawet w tej chwili jeszcze raz patrzyłem na mecze i z Zagłębiem Sosnowiec i z Piastem Gliwice, Miedzi Legnica. Naturalnie tam się troszeczkę zmieniło, bo faktycznie te kontuzje, szczególnie w drugiej linii, trochę im skomplikowały na pewno sprawy, ale tak jak już powiedziałem, my musimy wyjść pewni siebie, odważni i po prostu realizować to, co my sobie nakreślimy, to, co my widzimy, co można zrobić, żeby zdobyć punkty w Legnicy. Wczoraj rozmawiałem z Mateuszem po południu. Zastanawiałem się, czy iść z nim na kawę, czy rozmawiać w klubie, ale doszedłem do wniosku, że w klubie, żeby o coś nas nie posądzono. Mateusz wie, że nie był, te mecze nie były w jego wykonaniu najlepsze, ale ja z drugiej strony troszeczkę patrzę na to inaczej, bo ściągaliśmy Mateusza w bardzo ciężkim momencie dla nas, gdzie zespół był zagrożony spadkiem i Mateusz zrobił wiele, wiele dobrego, żeby ten cel zeszłoroczny, czyli przede wszystkim był moment, żeby utrzymać się w lidze, zrealizowaliśmy, nam bardzo w tym pomógł. W tej chwili ja mu pomogę, czy będę starał się mu pomóc i myślę, że nie nadszedł czas, żeby go odsuwać od zespołu. Będzie Mateusz, wyjdzie w pierwszej jedenastce. Nie chciałbym na ten temat skończyć. Pytanie padło. Pytanie padło, George. Ja myślę tak. Jest to zawodnik bardzo doświadczony i rutynowany. Zawodnik, który wiele elementów treningu wykonywał bardzo długi okres czasu. To nie jest tak, że on wskoczył na Piasta Gliwice, bo musiał. Czekaliśmy bardzo długo, nawet próbując raz, żeby Giorgi zagrał w rezerwach i grał. Tak. I on w normalnym treningu, szczególnie motorycznym, zawsze wygląda bardzo dobrze i wyglądał bardzo dobrze. W związku z tym, że wiemy, że Giorgi jest zawodnikiem rutynowanym i o dobrej technice użytkowej, on po prostu nie ma, czy nie miał problemu. Był moment, kiedy wszedł i troszeczkę właśnie, bo to jest całkiem inna motoryka, jeżeli ją się robi poprzez bieganie, a co innego wytrzymałość meczowa,
On miał mały z tym kłopot, ale sobie dał bardzo dobrze radę. No i teraz dobrze wygląda. Ja myślę, że on, tak patrząc na niego, w tej chwili jeszcze poszedł do góry. Znaczy, my gramy podobnie. My w sumie my nie lubimy też gry, że my staniemy i czekamy, co przeciwnik zrobi. My obojętnie chcieliśmy grać z Legią, troszeczkę Legia nam nie dała, czy my akurat w tym dniu nie byliśmy. Chcieliśmy grać z Arką, były momenty, czy w końcówce, kiedy ich zamknęliśmy i tam w polu karnym było parę możliwości, ale było tyle ludzi, że parę zamachów do strzału nie zostało zrealizowane, bo cały czas tam ktoś leżał czy blokował to. Także nie, no ja nie chcę, co my chcemy wykorzystać. Na pewno chcemy zagrać w piłkę, będziemy grali nasz futbol, nie będziemy do góry wywracać wszystko, bo po prostu myślę, w perspektywie czasu, jaki sobie założyliśmy, ten cel pierwszej ósemki, na pewno mieliśmy ogromnego pecha. Ja sobie nie wyobrażam, nigdy nie, moja drużyna nie miała tyle pecha, co w tym roku, bo uważam, mogliśmy mieć spokojnie, nie wiem, może myślicie, że się tłumaczę, mogliśmy spokojnie zdobyć 6 punktów więcej, w tej chwili byśmy się zachwycali och i ach, a w tej chwili naprawdę jesteśmy w innym miejscu, są nam bardzo potrzebne punkty, a po prostu mamy jakiś cel, czy przede wszystkim plan, bo ja bym to nazwał planem, czy jakąś inwestycją, że chcemy troszeczkę ten Śląsk przebudować na bardziej zdrowych zasadach, bo wiecie, ja nie chcę tu wracać, co się działo w ostatnim roku, ilu zawodników odeszło i się tu tłumaczyć. Po prostu realizujemy pewną koncepcję i po prostu do realizacji tej koncepcji potrzebujemy spokoju i pewności siebie, a to nam da tylko to, że będziemy punkty zdobywać. Tak, ja myślę, że na pewno by już zadebiutował przy tej sytuacji, jaką mieliśmy. No niemniej ja uważam, że właśnie w piłce trzeba mieć trochę szczęścia, jeżeli może to nie był ten moment, to miał, że wejdzie w innym momencie, bardziej ograny, rutynowany. Ja myślę, że jest blisko, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mamy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o takich typowych, no to mamy 4, nie? Jest Marcin, jest Arek, jest Piotrek, no i Szczepcio dochodzi do tego i będziemy w tym kręgu się obracać. Też na pewno zastanowimy się, kiedy Arek będzie mógł grać, czy kiedy może Szczepan będzie zdrowy, czy może dwoma, czy... Także tutaj na pewno przy takim układzie by jego szanse wzrosły, nie?